Serdecznie pozdrawiam z bazy misyjnej Maranata w Mołdawii, w mieście Straszeni. Kochani, z tego miejsca chciałbym Wam przekazać bardzo ważną, myślę, wiadomość. Otóż zmieniliśmy nazwę naszej misji. Od teraz Misja Przyjaciół Dzieci to już Misja Przyjaciół Mołdawii. Powód tej zmiany jest bardzo prosty, bardzo praktyczny. Chcemy, aby nowa nazwa lepiej odzwierciedlała charakter naszej pracy, wyraźniej komunikowała, kim jesteśmy i bardziej czytelnie informowała o tym, co robimy. Właściwie od wielu lat już w kraju nad Prutem i Dniestrem realizujemy projekty misyjne, które nie dotyczą tylko dzieci, ale obejmują także młodzież, dorosłych, a nawet osoby starsze. Docieramy więc do różnych grup społecznych, przede wszystkim z dobrą nowiną, ale także niosąc różnego rodzaju pomoc i wsparcie. Zmienia się nazwa, ale nie zmienia się nasza służba. Pragniemy kontynuować dotychczasowe działania, a nawet za wolą Bożą rozwijać zakres misyjnej pracy. Nowa nazwa Misja Przyjaciół Mołdawii oznacza, uwaga, nowy numer konta bankowego. Znajdziecie go w opisie do tego filmiku. Dotychczasowy numer jeszcze przez rok też będzie aktywny. Wszystkie aktualne informacje o Misji Przyjaciół Mołdawii znajdziecie na stronie internetowej, oczywiście już pod nowym adresem mpm.org.pl. Pięknie dziękuję wszystkim, którzy w ciągu 18 lat pracy Misji Przyjaciół Dzieci wspierali naszą działalność i w różny sposób pomagali. Jako Misja Przyjaciół Mołdawii wciąż potrzebujemy takich osób, które umożliwią owocną pracę misyjną. Wciąż potrzebujemy przyjaciół, żeby wspólnie nieść Ewangelię ludziom w Mołdawii, a tym, którzy uwierzą, pomóc w duchowym wzroście i w poznaniu Pana Jezusa Chrystusa. Ten mały kraj potrzebuje naszych wielkich, przyjaznych serc. Dołącz do grona przyjaciół Mołdawii. A Mołdawia, gdyby ktoś nie wiedział, znajduje się dokładnie tutaj.